mecz z Czechami, których trening ostatni przedmeczowy widzimy w tle, mimo tego, że towarzyski jest bardzo istotny z punktu widzenia trenera Jerzego Brzęczka. Selekcjoner do tej pory, mimo że 4 gry już pod jego wodzą za nami, nie odniósł zwycięstwa. A liczy się nie tylko dobry humor, dobre samopoczucie i prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka i samego selekcjonera i piłkarzy, ale liczy się również ranking. A wiadomo, że warto byłoby przed losowaniem eliminacji Mistrzostw Europy pozostać w pierwszym koszyku, więc stawka tak naprawdę jest niebagatelna. Jerzy Brzęczek zapowiedział już, że wraca do początku, do korzeni swojej pracy, czyli do ustawienia z dwoma skrzydłowymi, których zaniechał w październiku, a to dowód na to, że jednak te dwa poprzednie mecze zostały zupełnie stracone z punktu widzenia biało-czerwonych. Był to eksperyment, który wiódł w ślepą uliczkę, ale lepiej wycofać się z nietrafionego pomysłu późno niż wcale, więc dobrze, że kadra wraca na właściwe tory. Pytanie tylko, czy Jerzy Brzęczek zdecyduje się na dwóch napastników, bo zaraz po powrocie z Bolonii twierdził, że Mateusz Szklich bardzo dobrze współpracuje z Piotrem Zielińskim i to jest optymalne ustawienie dla naszej reprezentacji, więc mam nadzieję, że przynajmniej długimi fragmentami tak będzie zestawiona ta ofensywna formacja naszego zespołu, bo to jest na dzisiaj to, co, czy taki skład gwarantuje najwyższą jakość. Oczywiście to nie jest, na co oczywiście selekcjoner nie ma już wpływu, optymalne zestawienie, nie będzie mógł wystawić optymalnego składu, nie będzie to koniec eksperymentu w schemacie całego zespołu. Wiadomo, nie ma Kamila Glika. Na problemy zdrowotne uskarża się Artur Jędrzejczyk, więc teraz czeka nas eksperyment z ustawieniem linii defensywnej. Prawdopodobnie otwiera się wreszcie poważna szansa przed Marcinem Kamińskim. Natomiast jakby nasz szkoleniowiec nie żonglował ustawieniem w defensywie, to przed Łukaszem Skorupskim wystąpi zupełnie niedoświadczony, niezgrany blok, ale lepiej, żeby zgrywał się w spotkaniu z Czechami, którzy kilka dni później mają mecz Ligi Narodów ze Słowacją, niż gdyby totalny eksperyment miał nastąpić w spotkaniu z Portugalią, która bardzo mocno obnażyła i nasze niezbyt dobre, czy wręcz słabe wyszkolenie techniczne, ale też i niedostatki w grze, niedopracowanie w poszczególnych sektorach boiska wszelkich schematów. Podsumowując, mecz z Czechami jest niezwykle istotny. Oni zagrają na luzie, my musimy wygrać. Presja nigdy specjalnie pozytywnie nie wpływała na naszych piłkarzy, natomiast trzeba pamiętać też o tym, że Robert Lewandowski jest podrażniony. Od dawna nie zdobył bramki, jak na niego oczywiście, nie strzelił bramki w reprezentacji Polski, więc będzie chciał sobie powetować te straty. W wyniku nie będę obstawiał, natomiast byłbym niezmiernie zaskoczony i to niezwykle niemiło, gdybyśmy nie oglądali jutro podobnych akcji jak w Bolonii w pierwszym meczu z Włochami w Lidze Narodów, gdzie Lewandowski z Zielińskim naprawdę w sposób koncertowy wyprowadzali kontrataki. Być może jutro zamienią się rolami i to Robert wystąpi w roli egzekutora. Myślę, że byłoby to dobre nie tylko dla napastnika Bayernu Monachium i kapitana naszej drużyny narodowej, ale dla całego zespołu i Jerzego Brzęczka, który mógłby wreszcie szerzej się uśmiechnąć, bo do tej pory nie dostarczył zbyt dużej radości kibicom po udanym początku, kiedy z ziemi włoskiej powiało naprawdę sporym optymizmem. Niestety poszedł w ślepą uliczkę, z której na szczęście zamierza wyjść już od spotkania z Czechami.